Cześć, witam Was jak zwykle serdecznie i tradycyjnie znajduję się w pobliżu rzeki Oder, która za moimi plecami płynie. Nie poszedłem nad samą wodę, bo jest dosyć wysoka temperatura i poszukałem trochę cienia. Chciałbym się dzisiaj zająć problematyką prowadzonych zarybień, jakie miały miejsce w roku 2023 w naszych łowiskach, ponieważ niedawno zostały opublikowane te dane na stronach poszczególnych okręgów, jak również mojego okręgu macierzystego. Jak wiecie, z okręgu jestem PZW Katowice. Przypomnę, że okręg mój, z danych jakie udało mi się uzyskać z internetu, posiada w swoich zasobach około 270 łowisk. I tak przedstawia się to następująco. Wody stacjonarne i płynące 175, specjalne i licencyjne 77 i wód górskich 16. Wybaczcie, że tak spoglądam, ale przygotowałem sobie dane. Trudno to wszystko jest pamiętać, a ja chciałbym być wiarygodny, żeby ktoś mnie nie posądzał, że manipuluje jakimiś cyframi. Opublikował również okręg sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika, że jego dochody w roku 2023 wyniosły 17,5 miliona złotych. Z tego okręg przeznaczył około 5 milionów 200 tysięcy złotych na przeprowadzenie zarybienia rybami większymi, które, jak wiecie, podawane są zawsze w kilogramach lub tonach, lub narybkiem wiosennym, letnim czy jesiennym w sztukach. I porównując dane, które przed chwilką Wam przedstawiłem i które Wam zaprezentuję za chwilę na wykresie, wynika, że 30% z ogólnej sumy przychodów okręgu i budżetu, jaki okręg miał w 2023, 30% przeznaczono na przeprowadzenie zarybienia, tak jak powiedziałem, rybami większymi i narybkiem. Zobaczcie wykres, który będzie składał się z dwóch części, którym z jednej strony w legendzie będzie zaprezentowane, jaką kwotą zarybiono i ile pozostało z ogólnej sumy z budżetu na inne wydatki. Przejdę teraz do struktury zakupu ryb, jaka miała miejsce w roku 2023. I okazuje się, że niekwestionowanym królem zarybień był wszechobecny karp handlowy, który wyniósł 73% całego zarybienia, jakie przeprowadził okręg. Na następnych miejscach, z dużo mniejszą ilością zarybienia, bo był szczupak 7%, leszcz 6%, lin 5% i jaś 4%. Pozostałe gatunki ryb kształtowały się na poziomie od 2% praktycznie do 0%, tam z jakimś ułamkiem dziesiętnym. Czy tak powinna wyglądać struktura zarybień? Na to pytanie musicie sobie sami odpowiedzieć. Następnie poddałem analizie strukturę wydatków na zakup na rybku. I tu okazało się, że 86% zarybienia, jakiego przeprowadzono na rybkiem
to jest sandacz. 5% szupak, 4% kleń, pozostałe gatunki od 2 praktycznie do niewiele powyżej 0%. Zobaczcie na przygotowanym wykresie, które jak zawsze składa się z 2 części, procentowej i ilościowej. Analizując wcześniej zaprezentowane dane o zarybieniach, postanowiłem porównać, jak to się ma do gatunków uznawanych powszechnie za rodzime i gatunków nierodzimych. Do gatunków nierodzimych dla swojej analizy przyjąłem następujące gatunki ryb. Karp, amur i pstrąg tęczowy. I okazało się, że gatunków nierodzimych, które wcześniej wymieniłem, zarybiono aż w 75%. Natomiast gatunkami rodzimymi, które się rozmnażają w naszych wodach, dają potomstwo i mogłyby spowodować zwiększenie rybostanu, jest tylko 25%. I tak jak na wcześniejszych wykresach będziecie mogli za chwilę zobaczyć, jak to wyglądało, jak to się prezentuje na przygotowanym przeze mnie wykresie. I jak wynika z powyższego wykresu, który wam przed chwilą zaprezentowałem, powtórzę to jeszcze raz, jedynie 25% ryb, którymi zarybiono nasze łowiska PZW w okręgu, były ryby gatunków rodzimych. Postanowiłem również przyjrzeć i poddać analizie ilość wpuszczanych ryb uznawanych powszechnie za drapieżne w porównaniu do ryb spokojnego żeru. I okazało się, że tylko 10% przeprowadzanego zarybienia w 2023 roku wyniosło zarybienie rybami drapieżnymi. 90% pozostałymi gatunkami ryb. Przypominam jeszcze, że w tych 90% 73% było zarybienie karpiem, a 17% pozostałymi gatunkami ryb. Zobaczcie, jak czytelne to jest na zaprezentowanym wykresie. Teraz zajmę się wydatkami środków finansowych przewidzianych w budżecie okręgu PZW Katowice w roku 2023. Przypomnę, że w budżecie zarezerwowano na ten cel około 5 milionów 200 tysięcy złotych. Z tego wydatkowano na zakup karpia około 3 milionów 800 tysięcy. Na pozostałe gatunki, jak z tego wynika, wydano około 1 400 000 złotych. No jest to według mnie sprawa do głębokiej analizy i zastanowienia się, czy tak powinny wyglądać proporcje zarybienia. Dla mnie zarybianie królem naszych łowisk, wyłącznie karpiem, który no, powszechnie uznawany jest za mięso wędkarskie, nie powinno mieć wyłącznie miejsca. Ja rozumiem, że najłatwiej jest zakupić karpia, bo jest go hodowane tyle w gospodarstwach rybackich,
że z zakupem jego nie ma najmniejszego problemu. Natomiast pozostałe gatunki jest trochę trudniej, ale myślę, jakby była inna polityka prowadzona, prowadzone byłyby analizy w poszczególnych okręgach Polskiego Związku Wędkarskiego i polityka długotrwała, to można by z gospodarstwami rybackimi dogadać się, że na przykład przez 5 lat będziemy zakupywali u nich taki gatunek. Po przeprowadzonym przetargu wiadomo, kto da jaką ofertę i wybieramy najkorzystniejszą dla nas. Nie powinno to się odbywać w ten sposób. Zobaczcie sami na przygotowanym przeze mnie wykresie, jak to wyglądało. Czy przy tak zachowanych proporcjach za rybie możemy liczyć na zwiększenie populacji ryb w naszych wodach, w naszych łowiskach? Nie wiem i trudno mi się pogodzić z tak przyjętą polityką zarybieniową. Dla porównania chciałbym wam teraz zaprezentować, jak wyglądały zarybienia w okręgu w latach 2016-2023 poszczególnymi gatunkami ryb. I najpierw zaprezentuję materiał, jak ja to mówię, przeprowadzonych zarybień większymi rybami, czyli rybami w kilogramach. No i tutaj okazuje się, że najwięcej ponownie zarybione królem naszych łowisk karpiem, bo w 74% w ciągu tych lat, przypominam, 2016-2023, 6% zarybienia przeprowadzonego było szczupakiem, 4% leszczem i linem i 3% pstrągiem tęczowym, który również nie jest rybą rodzimą, i karasiem. Pozostałe zarybienia poszczególnymi gatunkami kształtowały się na poziomie 2, praktycznie do 0%. Teraz zaprezentuję wam, jak wyglądały zarybienia narybkiem wiosennym, letnim i jesiennym w sztukach, w łowiskach naszego okręgu w latach 2016-2023. I tu okazuje się, że najwięcej zarybiono sandaczem, bo 81% całego zarybienia było tym gatunkiem ryb. Tej ryby, przepraszam. Następnie 6% szczupakiem, 4% kleniem i jaziem. Pozostałe zarybienia kształtowały się na poziomie poniżej 2%. Zobaczcie zresztą sami na przygotowanym wykresie. Teraz wam zaprezentuję zestawienie zbiorcze przeprowadzonych zarybień rybami łowisk okręgu PZW Katowice w latach 2016-2023. Będzie to zaprezentowane w tabeli, gdzie w górnej części będziecie mieli zarybienie rybami dużymi, w dolnej narybkiem, abyście mogli sami sobie porównać i zobaczyć, jakie gatunki w poszczególnych latach dominowały. Zapraszam do przeanalizowania tych zarybień z lat 2016-2023. Kończąc to moje wystąpienie i zaprezentowaną wam przygotowaną przeze mnie analizę, zwracam się z apelem do władz Polskiego Związku Wędkarskiego, nie tylko mojego okręgu, o bardziej
przemyślane przeprowadzenie zarybień, nakazanie podwładnym, aby przygotowywali wam, może nie takie jak ja zrobiłem analizę, ale bardziej szczegółowe, bo mają do tego dane, mogą pokazać każde łowisko, czym zarybiono i jaką ilością, jak to wygląda proporcjonalnie, macie wiedzę, ile tej ryby odłowiono. Mnie bardzo trudno dostać się do tych danych, bo wszyscy to utajniają i nie chcą zaprezentować. Myślę, że najwyższy czas zaprzestać zarybień rybami nierodzimymi w takiej ilości. Powinniśmy odwrócić proporcje. Ja myślę, że powinniśmy zarybiać gatunkami, które rozmnażają się w naszych łowiskach w 75%, natomiast 25% zostawmy na ryby nierodzime. W ten sposób na pewno zwiększy się populacja ryb w naszych łowiskach, będziemy mogli więcej łowić i będzie nam to sprawiało o dużo więcej satysfakcji przebywając nad wodą, jak również będziemy mogli bardziej zachęcić młodych i nowych przyszłych adeptów wędkarstwa, bo same przebywanie nad wodą i czekanie bardzo długie na złowienie jakiejkolwiek ryby nie powoduje, że przybędzie nam wędkarzy. Jak pokazują ostatnie dane, ubywa ich w znacznym stopniu. Jak będzie w tym roku, trudno mi powiedzieć, czy wędkarzy przybędzie, czy nie. Czy nie daj Bóg znowu ich ubędzie. Co również nie jest, bo ze słabym związkiem nie bardzo władze chcą rozmawiać. Z silnym i dużym będą zawsze rozmawiały. Na tym kończę. Myślę, że każdy z tego, co zaprezentowałem, wyciągnie jakieś wnioski dla siebie i będzie miał swoje przemyślenia. Jednych to utwierdzi w swoich dotychczasowych przekonaniach, drugich może ich przekonania co do zarybień i polityki zarybieniowej się zmienią. Do zobaczenia nad wodą i w następnych filmach już wędkarskich. Trzymajcie się. Cześć.